Józef powiedział do nich: Ja się boję Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 42 rozdział, 18 werset. Błogosławieństwo bojaźni Bożej. Deklaracja Józefa nie była tylko pustymi słowami. Była to rzeczywistość w jego życiu. Nie chodziło o to, że czuł lęk przed Bogiem, chodziło o to, że szanował Boga, to było coś znacznie większego. On czcił Boga i ta cześć była okazywana przez całe jego życie. To ona go kształtowała i określała jego życie. Józef wiedział, że Bóg jest święty i dlatego, gdy był kuszony do grzechu, odpierał pokusę, mówiąc: jak więc mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Pierwsza Mojżeszowa 39:9. Jeśli Józef został umieszczony w więzieniu, kiedy Józef został umieszczony w więzieniu w bardzo niepożądanych okolicznościach, miał w Bogu pociechę i pozostał wierny, wiedząc, że Bóg był z nim. Tak zresztą mówi pierwsza Mojżeszowa 39 rozdział 2 werset. Miał również pocieszenie w Bogu, wiedząc, że Bóg był przy nim i znał wszystkie okoliczności. Bóg jest odkrywcą tajemnic. Jeśli Bóg był odkrywcą tajemnic, nie było nic nieznanego Bogu, nawet okoliczności, w jakich znalazł się Józef. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa, 40 rozdział, 8 werset. Józef uznał Boże postępowanie z nim i oddał cześć Bogu w nadaniu imienia swoim dwóm synom, zapominając o całym swoim trudzie i domu ojca i uznając Bożą hojność wobec niego i darowaniu mu drugiego syna. Pierwsza Mojżeszowa 41:51-52. Powiedział swoim braciom, że to Bóg, a nie oni, sprowadził go do Egiptu. Uznał Bożą suwerenność, Boże wybranie, Boże działanie we wszystkim, co go spotkało. I tak pisze nam o tym pierwsza Mojżeszowa 45 od 5 do 8 wersetu. Boża dobroć sprowadziła Józefa do Egiptu w celu zachowania i ocalenia ludzi z jego rodziny. I w tym wszystkim Bóg był sprawiedliwy. Jego bracia mieli na celu zło, ale Bóg miał na myśli dobro, nawet dla samego Józefa. Tak zresztą mówi pierwsza Mojżeszowa 50:17. Uznając, że Bóg miał ten cel we wszystkich szczegółach jego podróży, pocieszał i przemawiał życzliwie do swoich braci, ponieważ wiedział, że to wszystko było z Boga i tak swobodnie zapewnił ich o swoim przebaczeniu. Pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział, od 17 do 18 wersetu nam o tym mówi. Co za piękny przykład dla nas. Józef bał się Boga i ta cześć dla Boga nadawała sens i kierunek jego życiu. Nie patrzył na pozorne przyczyny okoliczności swojego życia, ale widział tego, który był ponad wszystkim i bojąc się go, mógł być spokojny. Obyśmy i my bali się Boga. Bojaźń Boża nadal aktualna i przykład Józefa, który bał się Boga, powinien być tutaj dla nas kluczową pomocą. Błogosławieństwo bojaźni Bożej jest nadal aktualne i Józef powiedział do nich: ja się boję Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 42 rozdział, 18 werset.